poznaniu.pl. Poznań w minutę. Polska Grupa Zbrojeniowa po spotkaniu z Hyundaiem wydała oświadczenie dotyczące czołgów K2. Ich serwis będzie realizowany w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Poznaniu. Nie podano jednak informacji, czy czołgi będą także w Poznaniu produkowane. Wózki amfibie dostępne są na poznańskich kąpieliskach. To wbrew pozorom nie sprzęt militarny, a wygodne wózki, które pomagają skorzystać z kąpieli wszystkim mającym problemy z poruszaniem. Dzięki amfibiom w gorące dni mogą w pełni korzystać z poznańskich kąpielisk. 27-latek pokłócił się ze swoją byłą partnerką podczas jazdy samochodem, po czym w gniewie przyspieszył i uderzył w gnieźnie w skarpę. Spowodowało to kilkukrotne koziołkowanie samochodu. Mężczyzna został oskarżony o próbę zabójstwa, grozi mu nawet dożywocie. Od października z poznańskiego lotniska będziemy mogli wybrać się w podróż do Włoch. Linie lotnicze Wizz Air wprowadzają połączenie z lotniskiem Rzym-Fiumicino. Bilety są już w sprzedaży i na pierwszy lot oferowane są w cenie od 109 zł.